Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś kolejna metafora. Metafory dają możliwość większego zgłębienia i innego spojrzenia na siebie. Zatem dziś kolejna metafora, do której zapraszam. Wyobraź sobie, że codziennie do pracy jedziesz tą samą drogą. I co widzisz, jak jedziesz samochodem? No widzisz, jeżeli jedziesz przez drogę między polami, no to widzisz zmieniające się pola, widzisz zwłaszcza horyzont, bo się musisz skupić na jeździe. I te obrazy mijają cię obok. Nie możesz na nich skupić wzroku, ponieważ one bardzo szybko się zmieniają. Podobnie jak jedziesz ulicą przez miasto. No to zmieniają się domy, zmieniają się ludzie, którzy chodzą na chodniku, zmieniają się wystawy sklepowe i tak właściwie nie jesteś w stanie dostrzec żadnego szczegółu, ponieważ musisz się skupić na jeździe i jedziesz. Czym szybciej jedziesz, tym mniej dostrzegasz wokół siebie. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że pewnego razu masz możliwość pójścia do pracy, bądź pójścia tą drogą, pokonania jej pieszo. I co wtedy się dzieje? Wtedy się dzieje nagle dziwna rzecz. Nagle zaczynasz dostrzegać te obrazy, zaczynasz dostrzegać kolory, zaczynasz dostrzegać szczegóły, zaczynasz dostrzegać na przykład elementy na wystawie sklepowej. Zaczynasz dostrzegać, o, a tego budynku to ja w ogóle nie widziałam, jak ja jechałam. Jeśli jedziesz między polami, to nagle zaczynasz dostrzegać elementy obrazu, zaczynasz dostrzegać małe kwiaty, trawy i wszystkie elementy te, których nie było możliwości dostrzec w momencie, kiedy jechałaś samochodem. I wyobraź sobie trzecią sytuację, że masz tak dużo czasu, że nie tylko możesz iść sobie i oglądać te szczegóły krajobrazu, które mijasz, ale masz możliwość zatrzymania się przed konkretną wystawą sklepową, przed konkretnym kwiatem i dostrzec go w całości. Bo tylko zatrzymanie się powoduje, że widzisz ten konkretny element bardzo dokładnie. Widzisz wszystkie płatki kwiatka, widzisz wszystkie elementy, nawet ceny i wszystkie elementy na wystawie. Widzisz każdą cegiełkę domu, którego przechodzisz, nie przechodzisz, już teraz stoisz. I po co te obrazy przywołuję? Bo wyobraź sobie, że jak pędzisz przez swoje życie, czyli biegniesz, jedziesz tym samochodem, to jak wiele rzeczy tracisz. Jeżeli w życiu zwolnisz, to wtedy możesz dostrzec więcej. A jeżeli w życiu się zatrzymasz, to zobaczysz całkowicie inne rzeczy z innej perspektywy. Dlatego warto zwolnić. Teraz jest czas na zwolnienie. Warto zwolnić, warto się czasem zatrzymać. I takiego zatrzymania życzę Tobie dzisiaj. Miłego dnia.